Kiedy? Napij się. Nic mi nie jest. Tak? Fatma Gül? Nie istnieje. Czego chcesz? Halide, Halide prosiła, żebym się z tobą skontaktowała. Jest chora, leży w szpitalu. Kerim też. Mustafa został zatrzymany, mimo że nic nie zrobił. Jestem pewna, że to on strzelał. Dzwonię w imieniu Halide. Chciałaby cię zobaczyć. Jej stan jest ciężki. Powiedz, że umieram. Gdybyś mogła przyjść, nie mogę. Źle z nią. Nie mogę zostawić Kerima. Daj mi ją. Halide chce z tobą rozmawiać. Fatma Gül. Tak. Umieram. Mam do siebie pretensje. Żałuję tego, co ci zrobiłam. Zostaw go. Z wami koniec. Zostały zbliżone. Mustafa! Noszę w sercu ciężar. Powiedz, że mi wybaczasz. Proszę. Hadi git artık. Artık birbirinize hayrınız olmaz sizin. İç stąd. Nigdy nie będziecie razem. Kendini mahvettin. Zniszczyłaś sobie życie. Oğlumu da mahvettin. Zostaw mojego syna w spokoju. Anne. Hadi. İç stąd. Sana sahip çıkabilseydik. Powinniśmy cię chronić, gdybyśmy się od ciebie nie odwrócili. Wszystko wyglądałoby inaczej. Mustafa byłby teraz przy mnie. Jesteś niewinna. Masum sensin. En masum. Hepimiz to my zgrzeszyliśmy. Benim mój syn. Beni affet. Wybacz mi. Może nie mam wstydu, ale chcę usłyszeć, że mi wybaczasz. Wybaczam. Pobłogosław. Masz moje błogosławieństwo. Dziękuję. Sağol Fatma Gül. Thank you.
Co się dzieje? Kerim, iyi misin? Kerim! Hemşire hanım! Pomocy! Hemşire hanım, yardım edin! Nie może oddychać. Yardım edin! Zor nefes alıyor. Kerim! Kerim! Sen koş çabuk otur. Zawołaj lekarza. Nesi var? Kerim! Kerim! Sakin olun. Co mu jest? Fenalaştı. Dusi się. Tamam, sakin. Zróbcie coś. Kerim. Kerim, beni duyuyor musun? Słyszysz mnie? Kaldır kafasını, kaldır, kaldır, kaldır. Pod głowę. Kerim. Sintigraf, angiograf. Przygotujcie angiograf i kardiograf. Kerim, beni duyuyor musun? Słyszysz mnie? Kiedy pomyślałeś, że się ze mną ożenisz? Nie wiem. Na pewno wiesz. Gdy zobaczyłem cię w drodze do szkoły. Nie śmiej się. Od razu wiedziałem, że będziesz dobrze gotować. A ty kiedy mnie pokochałaś? Zwróciłam na ciebie uwagę, gdy napisałeś do mnie list. Zrozumiałam, że jesteś dobrym człowiekiem. Od razu poczułam się lepiej. Wiele przeszłam. Chcesz odejść? Nie rób tego. Görecek çok güzel günlerimiz olacak birlikte. Jeszcze wiele przed nami. Çok güzel anılar. Będziemy mieli dobre życie. Nie odchodź. Kerim. Kerim, gitme. Kerim. Gitme. Gitme. Fatmagül, kardeşim. Już dobrze. Kerim. Yat yat, kalkma sakın. Co z Kerimem? Nerede Kerim, ne oldu ona? Jest na intensywnej terapii, lekarze się nim zajmują. Muszę go zobaczyć, nie podnoś się. Dostałaś zastrzyk uspokajający. Bak, kalkma. İlaç verdiler sana. Możesz się przewrócić. Sonra başın döner düşersin ha. Kerim, beni duyuyor musun? Słyszysz mnie? EKG, angiograf, elektrokardiogram. Gdzie elektrokardiogram? Solunum düzenli verelim, devam et. Biraz aşağıda. Oddycha. Kerim, słyszysz? Kerim, beni duyuyor musun? Kerim, aç 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 aç. Ver düzenli, ver. Yavaş, 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 yavaş. Hemşire hanım, hemen yüzüğü çıkaralım. Proszę zdjąć mu obrączkę. Çıkmıyor, doktor bey. Nie mogę. Przetnijcie ją. Kerim, beni duyuyor musun? Kerim. Kalkma sakın. Nie ruszaj się. Fatma Gül. Kerim'e gitmem lazım. İde do Kerima. Bak, ilacı da etkisi. Nie możesz, dostałaş leki. İlaç verdiler. Nie dasz rady. Sakinleştirmek için verdiler. Muszę. Gitmem lazım. Tamam o zaman. Sıkı tutun bana. Dur, ben tutayım. Trzymaj się mnie, tamam, powoli. Tamam, sakin. Uważaj. Gel, aman düşme. Tamam, ben açtım. Jak to się stało? Lekarze mówili, że wszystko jest w porządku. Fatma Gül geliyor.
Fatma Gül, niye kalktın? Dlaczego wstałaś? Kerim nasıl? Tu z Kerimem? Doğru söyle. Gel bak kendine. Trafił na intensywną terapię. Powiedz prawdę. Możesz go zobaczyć. Po co ją przyprowadziłeś? Durmadı ki. Nalegała, nie chciała odpuścić. Kerim'i göreceğim dedi, durmadı. Co mówią lekarze? Embolie. Zator w płucach. To rzadkość u tego rodzaju pacjentów. Aslında bu gibi durumlarda hiç olmazmış ama. Ciğerdeymiş. Dobrze, że nie w mózgu. Dostałby udaru. Falan gitmemiş. Orada daha tehlikeliymiş. Felç olurmuş, felç. Albo co gorsza w sercu. Yani przestań. Kalbe gidince de çok tehlikeliymiş. Rami, tamam. Doktorlar. Lekarze robią co mogą. Wszystko będzie dobrze. Meraklanma kızım. Atılacak ki. Allah'tan ümit kesilmez kardeşim. Allah'tan. Dopóki żyje, zawsze jest nadzieja. Doktor bey, durum. Wiadomo coś? Zrobiliśmy co w naszej mocy. Jego stan jest stabilny. Yanına girebilir miyim? Mogę wejść? Niestety. Kurtulacak ama değil mi? Ale wyjdzie z tego. Aklınıza hiç böyle şeyler getirmeyin. Proszę myśleć pozytywnie. Monitorujemy pacjenta. Allah razı olsun. Dziękujemy. Fatma'yı. Siadaj. Hadi kızım, gel otur biraz. Yok. To nie może się tak skończyć. Böyle bitmeyecek. Nie może. To byłyby ostatnie słowa, które bym usłyszał. Powiedziałaś, że mnie kochasz. Alo. Alo Mukaddes. Kerim nasılmış? Co z Kerimem? Bekliyoruz. Bez zmian. Musimy czekać. Anladım, oradasınız hala. Jesteś w szpitalu? Bekliyoruz işte. Tak. Yoğun bakımda değil. Przecież nie możesz wejść na intensywną terapię. Wracaj do domu. Sen kalk gel bari. Yok yok, Fatma Gül'ü yalnız bırak. Nie chcę zostawiać Fatma Gül. Nie czekaj na nas. Idź spać. Jestem sama, boję się. Dzieci śpią. Wszędzie pozapalałam światła.
korkma, korkma, bir şey olmaz. Kłać się, nic korkma, się nie stanie. Nie denerwuj mnie. Korkuyorum işte, ne yapayım? Boję się, to wielki dom. Nawet nikt nie usłyszy mojego wołania o pomoc. Nie mów tak, dlaczego ktoś miałby cię napaść. Nie wygaduj głupot. Beni de nasıl korkutuyorsun? Bana bak. Wracaj szybko. Bu enişte evin yolunu öğrenmemiştir, değil mi? Mukaddes ya, ama nie mogę. Nie denerwuj mnie, też potrzebuję pomocy. Hadi. Kapatıyorum. Vah gidene. Seninki tekrar kanatları taktı bak. Piękny wiosenny dzień. Radość zawitała w moim sercu. Co się dzieje? Dziś do sklepu przyszedł ten mężczyzna. Mukaddes boi się być sama. Zadzwoń do Mehmet'a. Pojechał na taksim. Odwiozę cię do domu. Nie chcę zostawiać Fatmagül. Poduszka obok, czuję melancholię, zamykam oczy. Co z niego za człowiek? Ciekawe. A Meryem? Mamo. Geliyorum anneciğim, İde. Geliyorum. Obudziła się. Allah Allah, Allah Allah, niye açmıyor ya? Dlaczego nie odbiera? Chce być sama, odpoczywa. Ya siz nasıl bu kadar rahat oluyorsunuz? Jak możesz być tak spokojny, a jeśli coś mu się stało? Na pewno byśmy już o tym wiedzieli. İnanmıyorum size. Relaksuje się w towarzystwie jednej z przyjaciółek. A ma ich dużo. Jeśli każdą noc chce spędzić z inną, to długo na niego poczekamy. Jak możesz tak mówić? Co to ma znaczyć? A jeśli coś mu się stało? Może coś sobie zrobił? Selim, sen nie babanı znasz hiç go. Tanımamışsın. Za bardzo się ceni. Dünyada en çok kendini sever. Ya yengem haklı bu konuda bak. Ciocia ma rację. Nie ma się o co martwić. Selim. Baba nerede kaldın? Gdzie byłeś? A co?
Chcecie złożyć hołd żywemu trupowi? Martwiliśmy się o ciebie. Jasne. Porozmawiajmy w gabinecie. Nie. Co masz w torbie? Oby nie broń. Baba! Selim, saçmalama. Nie wygłupiaj się. Baba. Efendim. Ne oldu? O co chodzi? Yok bir şey. O nic. Artık emekliye przechodzę na emeryturę. Bundan sonra... Ty będziesz pracować, a ja łowić ryby. Ben balık avlayacağım. Tak? Merhaba yenge, nasılsın? Co słychać? Hastanedeyim. Jestem w szpitalu. Halidenle nasıl? Jak się czuje pani Halide? Niedobrze, lekarz jest u niej. Yapma ya, hay Allah. Mustafa'yı bıraktılar mı? Wypuścili Mustafę? İçeride mi hala yoksa? Yok, daha gelmedi. Jeszcze nie, składa zeznania. Yenge, benim için... Źle się z tym czuję. Niye? Bana yalan söyledi. Co się stało? Mustafa zmusił mnie do kłamstwa. Kazał mówić, że przyjechał do mnie 3 dni wcześniej. Czy on mógł postrzelić Kerima? Nie gadaj głupo. Przecież znasz go lepiej niż ja. Sam nie wiem. Ostatnio bardzo się zmienił. Lepiej, żeby tego nie słyszał. Coś go dręczy. Dlatego kupił łódź. Pewnie chciał uciec. To dlaczego wrócił do Stambułu? Oszalałeś? Nie chcę tego słuchać. Był tam tej nocy, gdy tamten człowiek zginął. O czym ty mówisz? Wtedy, gdy zginął syn Namli, Mustafa pożyczył ode mnie łódź. Oszalałeś? Nie. Upiłeś się? Wiem, że trudno ci to słyszeć. Mamy kłopoty, pomóż mi. Oskarżasz go, a powinieneś mu pomóc. Gdyby Mustafa się o tym dowiedział, nigdy więcej by się do ciebie nie odezwał. Tak sądzisz? Ostatnio dziwnie się zachowuje. Przyjedź, spotkaj się z nim. Powiedz mu, co podejrzewasz. Ale nie mów o tym nikomu innemu, rozumiesz? Porozmawiajcie w 4 oczy. Muszę kończyć, wracam do Halide. Kusura bakma. Dobrze, tamam. Zadzwonię później. Tamam, konuşuruz yine. Nie bój się, zejdziemy na dół, tam są korki. Nie chcę. Nie denerwuj mnie. Nie będziemy siedzieć po ciemku. Kto to? Na pewno nie twój ojciec.
tam? Cicho. Sus! To ja, Mehmet. Oh, Mehmet. Anne. Ay, gel, gel. Seni Allah gönderdi. Bóg mi cię zesłał. Rahmi do mnie zadzwonił. Dopiero teraz mogłem przyjść. Jak Kerim? Aynı. Bez zmian. Zejdź na dół i sprawdź korki. Zapaliłam wszystkie światła ze strachu. Gdzie one są? Gdzieś na dole. Zaczekamy tu na ciebie. Ale jesteś dzielny. Zapytałeś, kto tam? Przestań. Mustafa. Anneciğim. Ben yanındayım hocam. To ya, Hacer. Mustafa. Mustafa da gelecek. Mustafa zaraz przyjedzie. Anne. Powiedz. Mustafa. Że zmarłam, wypowiadając jego imię. Niech Bóg mu wybaczy. Anne? Mamo? Halide anne? 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 Gdy po raz pierwszy powiedział, że nigdy mnie nie opuści, spojrzałam na niego z obrzydzeniem. Nienawidziłam go. Ale dokonaliśmy niemożliwego. Zaczęliśmy się lepiej poznawać. Poczuliśmy coś do siebie. Na początku chciałam go zabić. Nie byłam w stanie na niego patrzeć. Bardzo cierpiał. Przypominałam mu, jak bardzo się zhańbił. Mógł wyjechać, ale nie zrobił tego. Postanowił ze mną zostać. Nie sądziłam, że to kiedykolwiek będzie możliwe, ale mu zaufałam. Wstydziłam się do tego przyznać przed samą sobą. Jest silny, dlatego zdobył twoje serce. Wyjdzie z tego. Oby.
Ay bugün çiçek açmış. Piękny wiosenny dzień. İyi. İçimizden birini. Widzę, że humor dopisuje. Yüreğime son radość zawitała w moim sercu. Mukaddes Hanım, hayırdır? O czym ty mówisz? İyi misin? Wszystko w porządku? Ay, bu tam ona o niczym nie wie. Mukaddes! Ha! Hadi hazırız, gidelim. Jesteśmy aslında gotowi. Może zostaniesz. Jest soğuk. Zimno. Çocuk boję się, że dzieci się przeziębią. Ben sıkı sıkı giydirdim rahmi. Są ciepło ubrane. Hadi gitmiyor muyuz? Nudzi mi się. Hadi in aşağı, hadi. Chodźmy na dół. Spóźnimy się, a zaraz będziesz chciała wracać. Rahmi, kaç kere konuşuyorsun? İle razy mam powtarzać? Nie zostanę tu sama. Ben de kalmam. Ja też nie. Sen okula git. Ty idziesz do szkoły. Sonuç ne peki? Wiadomo coś? Żadnych odcisków palców, niczego nie znaleźli. Wypuszczą go. Kimi? Kogo? Mustafę. Pewnie tak. Nie ma podstaw, żeby go zatrzymać. Rozumiem. Dzięki. Dzwonimy się później. Eyvahlar olsun. Wypuścili Mustafę? Nic na niego nie mają. Podpisz. Gratuluję. Hacer? Co się stało? Ne oldu? Dlaczego zostawiłaś mamę? Niye ayrıldın annemin yanından? Mustafa. Hacer, ne oldu? O co chodzi? Nie. Hayır. Başın sağ olsun. Bardzo mi przykro. Merhaba. Jak się czujesz? Wiedziałam, że mnie nie zostawisz. Dzień dobry. Rozmawiała z Fatma Gül. Prosiła o wybaczenie. Mówiła twoje imię. Mówiłam, że zaraz wrócisz. Powiedziała Mustafa i zamknęła oczy.
Nie mam nic do stracenia. Kerim, jesteś trupem. Merhaba. Kerim nasıl? Jak się czuje, Kerim? Dobrze. Mustafa wyszedł na wolność. Ja. Tamam, anladım, sağ ol. Dzięki za informację. Mustafa serbest kalmış. Wypuścili Mustafę. Değil miymiş? Jest niewinny? Ma świadka, który dał mu alibi. Nie ma śladów odcisków, na broni też. Nie ma dowodów, musieli go uwolnić. Pewnie chciałby wiedzieć, o czym rozmawiamy. Może to rzeczywiście nie on? Kto wie? Chcę być sam. Zaczekaj. Nie płacz. Mamo. Gdzie byłeś? Czekałam na ciebie. Wiem. Wybacz. Spóźniłem się, jestem skończony. Odkąd spaliłem dom, który zbudowałem dla Fatmagül. Odkąd ją zostawiłem, zbratałem się z moimi wrogami. Od tego nie ma odwrotu. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego zabiłeś? To był wypadek. Nie chciałem zabić Vural'a, ale pragnę śmierci Kerima, bo żyję moim życiem. Nie mogę się wycofać. Przeprosiłaś Fatmagül, ale to nie twoja wina. To ja się od niej odwróciłem. Przecież dobrze mnie znasz. Nie spełniłem twoich oczekiwań. Nie mogłaś na mnie liczyć. Przepraszam. Błagam. Proszę. Niczego tak nie żałuję. Wybacz mi.